Do końca sezonu 7 dni, a ty jesteś w Galdzie. Albo w ogóle jeszcze gdzieś niżej. Spokojnie, odpalamy rankeda, zaraz coś ogarniemy. Dobra, no się wczytuje gra, więc teraz bardzo szybciutko skrócę wam, w co będziemy teraz iść. Od razu mówię, jest to leciutko zmodyfikowany przeze mnie build ze strony TF Tactic. Nie jest sytuacyjny, wydaje mi się, że on jest praktycznie cały czas bardzo mocny. Pamiętajcie, że są czasami tam jakieś wyjątki, że wam postacie czy przedmioty wam nie wyleczą i możecie tego nie użyć. No to wtedy zapraszam was do moich innych poradników, które macie w kartach, adnotacjach na końcu filmu i tak dalej, na pewno je sobie znajdziecie. Dobra, lecimy dur. Dobra, to jest build, który będę wam pokazywał w dzisiejszym odcinku. Jego podstawa to aż 8 Dumbridgerów. Jest to leciutko zmodyfikowany build ze strony TF Tactic, ale kiedy oni tam używają 6 Dumbridgerów, ja gram pod 8. Jest to bardzo łatwe do zrobienia, więc myślę, że sobie poradzicie. Ale zanim powiem wam, jak będziemy tym grać, to wam po prostu mniej więcej powiem, jak działa ten build. Dumbridgery, kiedy mają mniej niż 50% HP, wiecie, po prostu HP nie spadnie do 50%, to zaczynają się leczyć i dodatkowo mają dodatkowy damage. I tyczy to wszystkie postacie, które mają tą cechę. Kiedy macie ich 8, czyli tak jak ja gram, dostajecie tego HP aż 130%. Czyli wasze postacie leczą się bardzo, bardzo, bardzo mocno. Dodając do tego fakt, że nasze postacie, które kierują, czyli Garen, Even, Karma, są same z siebie dosyć tanki, jest to bardzo mocna i potężna mieszanka. Mamy też Godkinga, którym jest tylko tak naprawdę Garen. Czyli zadajecie po prostu 20% więcej obrażeń dla synergii, które są dla was rywalami. Macie tam wypisane, jakie są rywale dla Garena. Rivenat, po prostu wam postacie zmartwychwstają. My mamy w tym buildzie dwóch, jest to Volibear, jest to Ivern i wracając 40% HP, czyli macie tak jakby darmowego anioła stróża. Brawlery, w naszym wypadku będzie 400 więcej HP. Invokerzy zdobywają więcej many. I to też jest tylko i wyłącznie mana. Tutaj macie listę wszystkich itemów, które jest potrzebne w tym buildzie, a tutaj macie jak łączyć te itemy, żeby po prostu mieć te core itemy. Oczywiście nie musicie grać stricte pod to samo, może wam coś wylecieć innego, zawsze możecie na przykład dla karmy zamiast ostra nieskończoności możecie wrzucić miecza pistolet Hextech, to też jest dobry item, będzie miał jeszcze więcej leczenia, aczkolwiek ostrze nieskończoności według mnie jest lepsze, bo zadajecie trochę tam obrażeń AD, a ona i tak już się bardzo mocno leczy z Dumbridgerów. Możecie jeszcze wrzucić na Kha'Zixa albo na Nidale, jeśli wam wylecą na drugi tam czy ten trzeci level. A właśnie co do leveli, od razu wam mówię, postarajcie się wbić wszystko na drugi level z naciskiem na karmę, ponieważ karma bardzo duży damage zadaje, Garen na drugim levelu też jest bardzo mocny. No i jeśli będziecie mieli coś na trzecim levelu, no to warto wrzucić tam itemy. Na przykład jeśli na początku będzie wam cały czas Kha'Zix wylatywał, to rozważcie też opcję, żeby wrzucić jakiś item do Kha'Zixa. Podstawowym itemem, jakiego potrzebujecie w tym buildzie, jest Dumbridge Emblemant. Bez tego po prostu ani rusz, bo wtedy nie będziecie mieli aż 8 Dumbridgerów, ponieważ bazowo w grze jest ich tylko 7, a wy potrzebujecie 8. Jak już macie ten item, to wrzucacie to albo na Iverna, albo na Volibera. Zależy od tego, kto tam u was aktualnie robi więcej damage'a, po prostu kto jest bardziej użyteczny. Ja zazwyczaj to wrzucam na Iverna, ponieważ Iverna w drugim levelu idzie wbić łatwiej niż Volibera. Nie ma żadnej reguły, więc zrobicie po prostu jak chcecie. Kha'Zixa wrzucamy też dlatego, po prostu ma tą cechę Dumbridger i dlatego on jest w tym buildzie. Ale Kha'Zix też z itemem, chociaż 7 mini na drugim, trzecim levelu też potrafi zrobić niezły damage. Staracie się zdobyć Blue Buffa na karmę, który też jest jej bardzo potrzebny, bo wtedy rzuca tymi spellami jak z minigana. I ten, który da wam obrażenia na tą karmę, w tym wypadku rękawica. Opcjonalnie może być to ostrze nieskończoności, ale kiedy wiecie, że go nie zdobędziecie, to tam nie zaprzątacie sobie już tej głowy. Na Garena najważniejsza będzie ta zielona zbroja, ponieważ ona bardzo, bardzo mocno dodaje mu dużo więcej HP, a z tym, że on jeszcze tak się leczy jak powalony z tych Dumbridgerów, to jest to bardzo mocne. Słoneczna peleryna zadaje dużo obrażenia dla przeciwników, a te ostrze smoka, czy jak to tam się nazywa, po prostu dają dużo odporności na magię. Na Garena tak naprawdę każdy item jest na swój sposób bardzo dobry, tam możecie wrzucać co chcecie z tych trzech. Dobra, teraz wam pokażę, jak wygląda gameplay tym buildem. Oczywiście jakoś wam to tam fajnie zmontuję, żeby przyjemnie się to oglądało i zobaczycie, z czym to się je. Dobra, macie losowanie postaci. Pierwsza rzecz, która was najbardziej interesuje, to jest pas giganta. Kiedy nie możecie zdobyć pasu giganta, to ewentualnie bierzecie jeszcze sobie szpatułkę albo jakiś inny item, który przyda wam się do tych core itemów, które pokazywałem na początku i właśnie o tutaj w tym miejscu. Stawiacie postać. Zdobywacie pierwsze itemy. U mnie niestety w tym wypadku wyleciało dość kiepsko, bo łuk. Tutaj mamy dwa Kha'Zixy, więc sobie bierzemy od razu. Ja tutaj na tym nagraniu wezmę tylko jednego, bo jestem debilem i zobaczyłem to dopiero pod koniec. Biorę też Atroxa, no bo on też jest spoko na start. Spoko, no w sumie no nie mam za bardzo innego wyboru na razie. Biorę cokolwiek, żeby się z tymi minionkami. Dobra, naparzamy się.
Miecz, więc całkiem nie najgorzej. Kolejna naparzanka. Riven. Przyda nam się do buildu. Stawiamy za Lisandrę, ją sprzedajemy. Kolejna naparzanka. No ja tutaj w tym wypadku wziąłem sobie ten Oite. On będzie dobry na karmę. Bierzemy też Gragasa. Ale na razie stawiam sobie Atroxa, ponieważ nie będzie dużo synergii z tym. A Atrox daje Legionistę, który póki co jest tutaj całkiem niezły. Biorę sobie Leone, bo ona potem będzie dawać Redemption, który też jest całkiem niezły, na całkiem niezły początek. Kolejne potworki, raczej gracze. Ogólnie to te początkowe przegrane nas za bardzo nie bolą, przynajmniej sobie będziemy mogli pierwsi losować item na tej karuzeli. Tutaj widzę, że jest pas giganta i od razu go bierzemy, skoro tylko mamy taką okazję. Będzie na Garena albo na emblemat. Biorę sobie tę Syndrę, bo Syndra jest spoko w tym buildzie jako zastępczyni dla karmy, póki jej nie zdobędziemy, więc sobie to od razu stawiamy. No i sprzedajemy sobie to, no i czekamy sobie na dalszą walkę, mamy dalszą walkę, bijemy się, zobaczymy jak nam teraz pójdzie. Na razie dalej dostajemy w cheer, ale ja się tym w ogóle nie przejmuję, bo to potem my będziemy robić cheery dla nich. Dwa Gragasy elegancko sobie kupujemy, myślę też, że chyba go już teraz postawimy za tego Atroxa, albo lepiej nie. O, tak będzie bardzo dobrze mi się wydaje. Mamy waleczkę. Spokojnie, to są taktyczne przegrane. Kupiliśmy sobie Syndrę, kupimy sobie teraz tego też Atroxa. Bijemy się ze szkolniakami, zobaczymy jakie dostaniemy itemy. No i mamy już Patłukę. I chyba drugą szpatułkę, więc no wam powiem, no całkiem nieźle, zobaczymy zaraz co z tego zmajstrujemy. Robimy sobie Emblemant od razu, no już mamy od razu lepiej, stawiamy sobie teraz też Kha'Zix'a. Postawiliśmy, mamy już 4 synergie, to już nadaje niezły buff, no i teraz powinniśmy wygrać, zobaczymy. No i klasa, zobaczcie tylko jak Atrox się leczy, to wszyscy mają z tej synergii. Jak widać udało się bez żadnego problemu, dostajemy dużo HP. Dobra, teraz trzeba sobie wybrać item, bierzemy sobie znowu to. Leona sobie kupimy.
Tak swoją drogą, jeśli ktoś dalej jeszcze nie wie, dlaczego tak cały czas staram się nie wydawać golda, to tylko i wyłącznie dlatego, że kiedy mamy już tam 50 golda, dostajemy go sporo więcej. Tak samo kiedy mamy chociaż 10, chociaż 20, chociaż 30, 40, tak analogicznie. Tak samo jest tak ze serią zwycięstw, porażek i zwycięstw. Ale o ekonomii zrobili inny odcinek, też był lepszy od Roxa i kupujemy level. Pamiętajcie, kiedy on nie spada tam poniżej 50, możemy sobie albo rolować, albo kupować XP, ale ja w tym wypadku raczej sobie kupię XP. No i kolejna karuzela, ja biorę sobie kolczugę, będzie na Garena, kupię sobie też Gragasa. Jak już widzicie, przestaję też te walki tak cały czas przegrywać, to jest już tak pół na pół jakby, oczywiście lepiej mieć serię, ale to tam sami wiecie, no nie zawsze się udaje. Biorę Sorakę, to będzie nasz kolejny element do synergii. Zostaję tutaj też na razie Leona, no bo mamy Redemption, to jest całkiem fajny buff, tak na razie. Zbieramy sobie itemy, wyleciało on tak całkiem nieźle, mamy dwie łezki, z czego będziemy mogli sobie zrobić karmę, która będzie zadawała nam no core damage, czy core damage, po prostu ten największy damage. Mamy też sobie Kha'Zix'a kupujemy, rolujemy, Aatrox'a rolujemy, no i na razie nic. O, Garen, mamy Garena, no i to już jest bajeczka, wywalamy sobie Aatrox'a, tam jeszcze widziałem Riven. I tutaj to troszeczkę się zamotałem w tym wszystkim, jak sami teraz możecie zobaczyć i zaraz to sobie ogarnę, przegram też przez to chyba rundę, ale zaraz postawimy sobie te dwie łezki na karmę, którą wymienimy za Syndrę, bo ta karma tu jest w tym menu do kupienia, tylko właśnie się tutaj nie wyrobiłem. No i zaraz zaczniemy tutaj robić takie, no, że tak powiem, główne oro. Zresztą zaraz zobaczycie sobie samego Garena w akcji nawet. No patrzcie, jak to bije przepięknie. Tutaj możecie zobaczyć mały wypadek przy pracy, ale zaraz postawimy karmę, no i co mogę wam powiedzieć, no i będzie rozpierdziel. Weźmiemy sobie tą pieczęć, no bo ona będzie spoko w sumie nam na nidale z tymi itemami, jakie teraz mamy, bo jeszcze sobie złączymy łuki, kolczugę. Oczywiście zawsze możecie sobie robić co chcecie, ale to wiecie, no. To jest tylko krótki pokaz gameplayu, jak ja sobie gram właśnie tą synergią na 8. Nie musicie koniecznie tego używać, myślę, że to jest po prostu całkiem spoko. Pamiętajcie, że TFT głównie chodzi o to, żeby dostosować się do sytuacji. W moim wypadku po prostu tak mi pasowało. Dobra, zobaczcie sobie teraz, co się tutaj będzie działo, bo myślę, że będzie całkiem nieźle. No zobaczcie, to tylko się dzieje, jak ktokolwiek tylko straci trochę HP, to od razu się prawie leci pod fulla, my jeszcze nawet nie mamy pewnej synergii, no i oro, zobaczcie tylko, jaki Garen i Karma potrafi zrobić damage. Mamy też Iverna, zaraz go sobie tutaj wrzucimy, mamy teraz już też i więcej synergii, stawiamy go sobie w tym miejscu. Z
wstawimy też od razu na niego ten item, który doda nam trochę tej synergii. Możecie jeszcze go wrzucić na Volibera, jak już będziecie mieli, ale ja po prostu uważam, że Invern jest łatwiejszą postacią do wbicia na drugi level, jest po prostu bardziej użyteczna tutaj. Pamiętajcie, że on teraz będzie się cały czas lecił, będzie mógł tą Daisy przywoływać cały czas, no i myślę, że będzie całkiem okej. Okay. Poza tym Invern jeszcze jak z Volibearem będziemy mieli nieśmiertelność, znaczy nieśmiertelność po prostu tego ghosta ze swojego tam perka, no to wtedy też będzie niezły oro, no bo będzie zmartwychwstawał. Dobra, teraz musimy wybrać jakiś item, wybrałem sobie to. Bierzemy Sorako oczywiście. Stawiam pas na Garena, żeby miał trochę więcej HP. Ja oczywiście w tym filmiku nie uda mi się zrobić całego builda na Garena, więc nie zobaczycie go tak jakby w pełnej okazałości. Ale myślę, że nawet z tym i tak jest całkiem potężny. Poza tym, jeśli się ja nie mylę, to ja już na tym nagraniu chyba ani razu nie umrę. Zresztą sami możecie zobaczyć, jak silny jest ten build. Karma na drugim levelu, tutaj też zobaczycie zaraz, co będzie się działo. Ulepszę sobie też postać. A raczej po prostu daje sobie poziom, o to mi chodziło. No i zobaczcie tylko, jak się karma wystrzeli. No widzicie ten damage, że to jest... O Boże Święty, to jest... No to jest dość mocne. Ulepszamy sobie Kha'Zix'a. Dodajemy sobie level. Rolujemy. No i tutaj... Volibear wleciał, Syndra, które my tak zaraz pewnie opierdzielimy. Wsadzamy sobie Volibeara. No i itemy wyleciały dość kiepskie niestety, więc no coś zrobię. Właściwie itemy, nic tu w sumie po prostu nie wyleciało, Gold i Katarina. Dobra, bierzemy sobie Riven, rolujemy, nie rolujemy, znaczy tylko się do sobie dodajemy level. W tym wypadku biorę sobie zabójcę, ponieważ będzie to fajnie grało z Kha'Zix'em. Wrzucimy to sobie na Nidale, bo ona tak się rzuca i zaraz będziemy składać itemy na Nidale, o których wam tam mówiłem prawie, że na początku pokazu tego gameplaya i zobaczycie sobie, co ta Nidale z tym Kha'Zix'em będzie robić. Dobra, wymieniamy to sobie na razie. Mamy też już 8 synergii, 130% HP. No, to trzeba po prostu zobaczyć w akcji, więc zapraszam was. Dobra, zobaczmy, jak ten bit się teraz będzie sprawdzał. Nie, no to nie ma o czym gadać, my tak naprawdę ich po prostu, no, rozwalamy jak tylko chcemy. Bierzemy Nidale, ulepszamy sobie postać, a właściwie tutaj po prostu sobie poziom, rolujemy. Oro, oro, oro. Po prostu ich zabijamy, nad się niczym nie przejmujemy. Wziąłem sobie 5, rzuciłem ją na Kha'Zix'a, ponieważ Kha'Zix ma jakby teraz synergię w moim wypadku z Nidali, więc też się na nim sprawdzi według mnie. Kolejny Ivern. Ulepszamy sobie postać. Ja już tutaj chyba polecę na całość, no bo tak naprawdę w sumie nie musisz czego bać, skończę tylko tą walkę. Jak mówiłem, ulepszam już postać tak naprawdę do maksa, no i wstawiamy Volibeara. Teraz Ivern będzie z Volibearem sobie zmartwychwstawał i w dodatku jeszcze na smoku mamy zajebisty item, będzie w sam raz do karmy. Karma będzie strasznie tak jak z minigana po prostu.
momencie właściwie zmierzam już do szybkiego końca, stawiałem postać, no i zobaczcie, to będzie tylko działo i zobaczcie ten damage. Ja już oczywiście też sobie roluję tutaj jak chcę, no bo czuję się na tyle bezpieczny, że no mogę sobie zrobić co chcę tak naprawdę. Tutaj sobie kupię Iverna, wiem, że tam nie kupiłem karmy, ale już nie zdążę raczej karmy wbić na trzeci level, więc skupię się na tych postaciach, które mam jeszcze szansę jakoś tam sobie tam je zrobić trochę na wyższym levelu. Zdobywam też Syndrę, ale nie chcę przecież Syndry. Sorakę kupuję, Kindrę tutaj widzę, tylko nie wiem czemu jej nie wziąłem, chyba się po prostu zagapiłem. Kupuję Gragasa, mam Riven, Nidale, zaraz to będę musiał robić jakieś porządki. Znowu mam Kindred, na którą się zagapiłem. Od razu wam też mówię, że ja tutaj, kiedy dogrywam w ten głos, to ja już nagrywam nagrany gameplay. Tak, żebyście wiecie, nie czujecie tacy zdziwieni, zaskoczenia, co tu chodzi. Mam też dwa Iverny, które też od razu kupuję. Nidalka, Riven, Teemo i Kindred nie biorę. Teemo by się tu sprawdził, nie chciałem ryzykować. Karmę wziąłem, szkoda, że wtedy nie mogłem wziąć. Naprawdę wszystko, co już tutaj widzicie, to jest tak naprawdę granie sobie w jakkolwiek tylko chcę, no bo w sumie i tak już tutaj mogę tak naprawdę czuć się na tyle bezpieczny, że sobie kupuję i robię jak chcę. Cały czas to też miałem nadzieję, że Iverna tego ulepszy, ale najwyraźniej chyba mi się nie udało. Mogę was już chyba zostawić do samego końca z tym gameplayem, po prostu możecie zobaczyć jak go niszczę. Dobra, ja się z wami żegnam, komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, piszcie jakie buildy mam testować. Ja wam też będę starał się pokazywać do końca sezonu jakieś buildy, z którymi uda wam się coś zrobić. Ale od razu mówię, że osobiście uważam, że ten, który teraz wam pokazuję, jest najmocniejszy i z nim możecie coś działać. Dobra, trzymajcie się, oglądacie do końca sobie jeszcze i nareczka, nara. Dajcie łapkę w górę i komentarz.